Siemanko wszystkim, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem Jacek i dzisiaj będzie szybka pogadanka, bo chciałem coś wyjaśnić. Puff, intro. Podczas produkowania recenzji do Solara, Oli Englunda padło wiele pytań, bo jako przyjechał do mnie i go od razu tam powiedziałem kilku osobom, że go sprzedaję. I o co tu chodziło? I napisałem, że po prostu kupiłem go na testy i nikt mi nie uwierzył. Wszyscy od razu powiedzieli, że to jest gówno, nie gitara i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w recenzji wszystko zostało wyjaśnione. Tutaj możecie ją zobaczyć, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. I teraz, do czego zmierzam? Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzam? Nie powiem, wiecie dlaczego sprzedałem, bo po prostu go nie potrzebowałem, ale teraz pytanie brzmi, dlaczego nie kupię Solara? Mimo, że moja recenzja była taka, no wiadomo, bardziej na tak niż na nie, dlaczego nie kupię Solara? Wiecie dlaczego? Bo gdy wejdziecie sobie w internety i zaczniecie grzebać w nowych gitarach, wiadomo, mówimy cały czas o nowych gitarach i to są cały czas moje rozważania, specjaliści od marketingu, dajcie sobie na wstrzymanie, bo to są po prostu tylko i wyłącznie moje rozważania na temat gitar, ich sprzedaży, handlu i tak dalej, i tak dalej. I także to są moje jakieś tam myśli, to co uważam, więc peace and love, nie? No. Słuchajcie, jak sobie wejdziecie w internety, poszukacie różnych nowych gitar i ich cen, to traficie na taką gitarę Kortka X Custom. Recenzowaliśmy tą gitarę bardzo, bardzo dawno temu z Mateuszem. Które owoce są najpopularniejsze w polskich sadach? Banany. Słuchajcie, ta gitara kosztuje 2300-2600 zł w zależności od sklepu, który ją sprzedaje. Przyjmijmy cenę 2300, bo za tyle można ją kupić. W Korcie KX Custom, wyprodukowanym tak samo jak Solar w Indonezji, znajdziecie dwa przetworniki Seymour Duncan. Znajdziecie Most Unomatic Tone Prosa i znajdziecie klucze blokowane Korta, czyli to samo co w Schecterze, w LTD, tak, jakieś tam brandowane firmowe klucze blokowane, czy jakiś Sungil, po prostu ktoś to robi i pakują to z różnymi OM-owo do różnych gitar z ich nazwą. I taką gitarę można kupić za 2300 zł na firmowym, absolutnie firmowym sprzęcie, który pakuje się do gitar z najwyższej półki. Teraz, czy warto więc kupić Solara, czy warto kupić Korta? Oczywiście tutaj decydują czynniki takie, czy nam się ta gitara podoba, czy nam się tamta podoba, czy nie. Ale biorąc pod uwagę samą cenę i biorąc pod uwagę sam osprzęt i biorąc pod uwagę to, że jest to prawdopodobnie ta sama indonezyjska fabryka, w której są te gitary produkowane, wybór raczej jest jasny, że wybralibyśmy Korta. Oczywiście Kort wszyscy uważają, że Kort gówno wort, więc wypadałoby wybrać kilku egzemplarzy, dlatego ja już bym więcej Solara na siebie nie kupił. Wolałbym kupić Korta. Naprawdę. Jeżeli miałbym kupować nową gitarę, wejść do sklepu, wisiałby Solar, wisiałby Kort za 2900, za 2800 Solar, za 2300 Kort, biorę Korta. I to chciałbym wyjaśnić. Mimo tego, że Solar to jest fajna gitara, jednak no, może być lepiej, jeżeli chodzi o same podzespoły. Dobra, to tyle na dzisiaj. Nie będę zamulał dalej. Takie podsumowanie tej recenzji chciałem stworzyć. Nie wiem, tak mi się to nasunęło. Tak już nagrałem całość. No i tyle, nie? Jak coś wam się nie podoba, to dajcie znać. Poprawcie mnie albo po prostu dajcie znać, czy wam się coś tutaj nie podoba w tym, co powiedziałem. Z chęcią wysłucham jakichś kontrargumentów. Z chęcią się do nich ustosunkuję. No i tyle. Widzimy się w CTG TV albo w Miszmaszu kolejnym. Pamiętajcie o łapach, subskrypcjach. Coś jeszcze chciałem dodać, ale nie powiem. Adios.